Cześć, witam Was z mojego studia Utkanego z Marzeń, ale od początku. Nazywam się Basia Kawka-Kos, zajmuję się fotografią kobiecą. Do tej pasji wróciłam sprzed 15 lat, bo kocham kobietom pokazywać ich kobiecość i pokazywać ich piękno na zdjęciach. Natomiast no jak to robić, żeby to miało sens, żeby to było rentowne, żeby klient był zadowolony, żebym ja też z tego coś mogła wyciągnąć i tak dalej. Kompletnie o tym nie wiedziałam, a powiem szczerze, nie chciało mi się szukać w internecie informacji tutaj od tego, jak mówić do kamery tutaj, jak pisać posty tutaj, jak sprzedawać, tak. Ja chciałam kompleksowo. Poznałam Justynę i Pawła jako bogaty ekspert, bogaty fotograf, jako tą nazwę, podczas szkolenia z Marcinem Osmanem. Fotograf? Chce więcej zarabiać? To proszę do nich. Bogaty fotograf, wygoogluj. Taką radę dał komuś z widowni. Ja to sobie zapamiętałam i kiedy ja wróciłam do tej mojej pasji, właśnie fotograficznej, od razu bogaty fotograf. Idę jak w dym. I co mnie zaskoczyło, to owszem, jest w ekspercie rozpisana strategia, krok po kroku, co robić, żeby to miało sens, ale też jakie mieć nastawienie. I to było dla mnie kluczowe, po to, żeby nie mieć wymówek. Ja zaczynałam swoją pracę bez studia, z aparatem, jak najbardziej, bo wcześniej nagrywałam filmy na YouTubie, więc już sprzęt miałam i to taki dosyć dobry. Więc tak, zaczynałam od fotografii w swoim salonie. Co też było ciekawym doświadczeniem, bo cała moja ekipa, czyli dwuletni synek i mąż, musieli się wyjechać na to pół dnia z domu, żebym ja mogła zrobić sesję zdjęciową. Dołączając do eksperta też miałam takie chwile zawahania pod względem, czy ja będę miała czas przerobić ten kurs. Jestem w końcu mamą dwuletniego synka, który jest bardzo absorbujący. No i miałam czas. Jadąc do sklepu na zakupy 20 minut w jedną stronę, w drugą stronę, to już jest 40 minut, czyli jakaś jedna lekcja eksperta. W drzemkach, przed spaniem, podczas spacerów, w domu na głośnikach puszczałam i mój synek też słuchał. Także znalazłam ten czas, znalazłam też czas na wdrożenie, bo ja wiedziałam, że jak nie to, to ja sobie mogę kluczyć i błądzić po prostu lata. I to mówię z ręką na sercu, serio, jakbym miała robić to, dojść do tego wszystkiego sama, to by mi zajęło lata, ale nie jeden czy dwa. Myślę, że powyżej trzech. Także jestem przewdzięczna, że ten program został stworzony i jest. Co więcej, ogromną dla mnie wartością są live'y na grupie. Pytania, odpowiedzi, podczas których no, ja niekiedy chodzę, tam tydzień się zastanawiam nad czymś, czy to jest ok, czy nie jest ok, czy tak zrobić, czy nie tak zrobić. Zadaję pytanie i Justyna albo Paweł dają mi taką odpowiedź, która mnie wyrywa z butów i mówię: aha, to tak, ja to wdrażam i mam efekty i jestem no bardzo szczęśliwa, że jestem na tym kursie, bo oprócz sprzedaży, wiadomo, to jest to podejście fotograficzne i jak to się ma do tej konkretnej branży. Więc to jest ogromny dla mnie plus, jak również też to, że jest grupa, która zrzesza nas, uczestników, pasjonatów fotografii, ale też osób, które mają bardzo duże osiągnięcia, które są dla mnie inspiracją, o których mogę się uczyć. I to jest cudowne, że pomimo wydawać by się mogło, że możemy być konkurencją, to wcale tak nie jest, bo ja otrzymałam ogrom wsparcia od osób, dzięki którym naprawdę bardzo wiele zmieniłam w swoim życiu i bardzo wiele zmieniam. To jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo to miał być po prostu kurs o biznesie, o tym jak zarabiać. To ja się śmieję z tego, bo sama o tym bym w życiu nie pomyślała, to było to, jak ja zauważyłam u siebie wiele deficytów, które nie pozwalają mi iść dalej. Typu jakieś niewspierające przekonania. I myślę, że w innej sytuacji bym tego nie zauważyła, tylko bym się wspierała, czy że tam klientów nie ma, czy struktura nie taka, czy
moja usługa jest nie taka, czy bym wyrzucała sobie, czy na zewnątrz, że taki mamy klimat. Natomiast odkrywam bardzo wiele w sobie. Myślę, że jest ten kurs, oprócz tego, że daje mi wzrost mojego biznesu, bo no, czuję się stabilnie, to też to, że zaglądam w siebie i mam okazję do przerobienia naprawdę wielu lekcji, których bym nie była w stanie, co się też przekłada na lepsze relacje w domu, dużo lepszy kontakt z klientką. To, nawet to, że ją dużo lepiej zrozumiem i mogę ją obsłużyć. No ale nie ukrywajmy, to również też na wzrostach sprzedaży i rentowności mojej firmy. Także jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowałam się na ten kurs. I też z tego tytułu przedłużam dalej członkostwo, żeby być w kontakcie z tymi osobami, z Pawłem, z Justyną, bo teraz jest okej, ale za chwilę mogą mi się pojawić kolejne pytania, a oni tak mi w punkt zawsze odpowiedzą, że naprawdę bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo Wam dziękuję, Justyno, Pawle, za to, że stworzyliście ten kurs i pokazujecie też swoim przykładem, że niemożliwe, co się wydaje na pierwszy rzut oka, może być możliwe. I bardzo wiele zmieniłam przez ten rok członkostwa w sobie, w swoim biznesie. No i też właśnie to studio powstało z tego, że zaczęło się kręcić. Tak, więc no to jest też niesamowite. Od zera jesteśmy w moim studiu. Lampy fotograficzne, wszystko. Ja bym normalnie nie miała na tym budżetu. Ale dzięki temu, że się zaczęło kręcić, była sprzedaż, ja byłam w stanie sobie pozwolić na zrobienie studia takiego dokładnie, jak chciałam, czyli z piękną tapetą, ze sztukaterią, bez szukania naprawdę po taniości rzeczy, tylko to, co chciałam. I wprowadzeniu tutaj takiej fajnej energii. I bardzo się cieszę. Też zmiana sprzętu, aparatu, no mogłabym wymieniać po prostu cały czas, godzinami, to, co mi ten kurs dał. Dla mnie najważniejsze, że też to mi dał, że niezależnie od branży, w której tam będę pracować, czy dalej jako fotografka kobieca, czy inna, czy totalnie inna branża, to ten sposób myślenia wspierający i to, jak przedstawiać swoje usługi, to już zostanie ze mną na zawsze. Więc ja będę umiała się odnaleźć w każdej sytuacji i to jest dla mnie po prostu no, bezcenne, bezcenne. A wcześniej jeszcze bardzo dużo, przed przystąpieniem tego kursu też dużo słuchałam treści sprzedażowych i tak dalej. Czytałam książek biznesowych, to wszystko oczywiście. Natomiast nie miałam takich wyników jak po tym kursie. Także tak. Bardzo dziękuję, że miałam możliwość tutaj się wypowiedzieć, pochwalić się po części tymi osiągnięciami moimi. Bardzo dziękuję za tą możliwość. No i do zobaczenia. Może z którąś z Was, która się odważy zrobić ten pierwszy krok i zaufać sobie. Przede wszystkim zaufać sobie w to, że tak, ja mam siłę, ja mogę to osiągnąć. A tutaj Justyna i Paweł mi w tym pomogą. Dzięki.